A tu nie ma tej drugiej łódki, tak? Może ja sobie wyobrażam. Zaczynamy. Mamy koniec października. Polujemy na grubego karpia. Dzisiaj ze mną Paweł. Tak się prezentuje w nowych ubraniach teamowych. Ze złamanym palcem. Paweł, co będziesz robił? Ja? Testy. Czy da się w takiej pogodzie, o tej porze na kukurydzę złowić żywca. Aha. Paweł, a wiesz, że dzisiaj zmieniamy czas? Nie. I łowimy godzinę dłużej? Śpimy godzinę dłużej. Łowimy godzinę dłużej. Co przynieść? Co? Nie chciałbyś mi buty przynieść, albo klapku? Buty? Albo klapki. A to jak, żeś bez butów wyleciał? Do brania to trzeba. Stylowe niebieskie klapeczki. Adej. I mamy pierwszą rybkę. Albo na razie może pierwsze branie. No, na moim przyponie to bym nie mówił. Co? O pierwszej rybce. Na moim przyponie to bym nie mówił o pierwszej rybce. Oj, tam nie może. Ja bym wzięła podczas kolacji, a to jest za tak, nie? Mogła być. Co ty miałeś założone? No co? Hmm? Tego włosa. Ale nie. Natural sweet. Nie ma ten czuć dużo, ważne, że jest. A te centralki nie masz włączone? No, włączałem, no może bakteria padła. No nie, ani nie piskła tam. To szedł na lewo, nie?
Przegadł. Raczej będzie z tamtej strony do podbierania, nie? No chyba. Czy to jak idziesz na drugą? Co? Na drugą. No chyba też całkiem mały nie jest, nie? No ale to nie super. Co? Największe też na pewno nie będzie. Ale to się ładnie ogina. Cię blisko to skieruję trochę na górę. To też to ryby. Tych był ostatnio też połowy moja kobieta. Ja, Mateusz łowił. No też ty go wiesz. To już sobie dawałem wciągnąć. Na rybach nie byłem ostatnio. A to czemu? No nie było jednak. A, nie było tych. Daleko jest? Nie wiem. Chyba coraz bliżej. To na pewno. A ty już widzisz. Co? Jest blisko. Blisko. Zostawię tam na ten. A, ciężkie. Zaraz już wiem. Co? No teraz już wiem, ciężkie. Będzie swoje. No ładnie. No ja nie dowolę. Fajna, fajna. To jest kawał ryby, chłopie, to jest koń. Fajnie. Chory? Mhm. Bardzo ładna ryba. Bardzo ładna ryba. O, jaki gruby. O panie. 18 plus, ale lepiej. Tak myślę. Taka ryba. Teraz żeś pokój. Ale mu te skrzyny, ty skurczyna mi ścisnął palec. Kaba rybska. Odłóż to. Trzeba będzie wytarować. Paweł, to jest 20. Ja mówię, że to jest 20 kilo. Na bank. Ja mówię takie ryby, tylko sobie to będzie. Co? Łowię takie ryby tylko wtedy, kiedy nie mogę ich pokazać. Ale to jest 20 kilo, na 100%. Czekaj. Polejemy głowę, tarujemy worek. Ale tu jest. Ale tu jest. Jesienny kołem. Czekaj, wyciągniemy go. Bo namoczyłem worek, wiesz? Bo...
Ja go dźwignę, położę go normalnie do koryta, a ty dosz i wytarnę. Tylko na dziadu. Ale mam brzucho. Czekaj. Na pewno normalnie się jeszcze. Teraz. Darujemy woreczek. Wydarowane. I teraz, kurde, no, ja nie chciałbym się pomylić, ale myślę, że 20 kilo ma. No, fajnie by było. Serio. Czekaj. Dźwignę go. Ale się wadał. No. Nie wierz się, Paweł. Troszkę zabrakło. Troszkę zabrakło. No niestety, 19800. Ale co, nowe PB? No. Ale by się Gabrysia cieszyła, bo wiadro na łeb będzie. ja się nie godzę na to. Nie ja będziemy lać. Bo jest zimno, a jest październik. Ty, no ale brakło mu. Kurwa, 200 gram, ty! 200 gram mu brakło. Do 20. Ale co tak? O ile żeś pobił? O 800? Nie, o pół. O pół. A pół kilo? No, bo tamten był 19300. Weźmy go tam. Nie, to kurwa. 19300, to ten mu 19 gdzieś 800. Teraz. A czy żebym ci tego nie nagrał w ogóle? Piękny. Jesienny misiek. Kucaj go, nie? Kucą. Jesienny. Jesienny koń Pawła, 19800. Paweł nie może ryby zaprezentować, bo ma rękę, palec złamany. Ale jest nowe PB. Ale jest nowe PB Pawła. Paweł, no to chociaż obleć rybkę i buziaczkę daj. Tak? No i jak? Tak, buziaczka. A co to będzie? To twoja największa ryba. Proszę bardzo, buziaczek. Czekaj jeszcze zdjęcie. No. O, kawał rybska. A, czekaj, bo ty ją mam. A, bo ty masz sprawcę. Tak jak powiedział, godzinę więcej spania, wyspał się i rano branie. A ja sam.
Jest kuń? Co jeszcze powiedz, że z nią będę pozował? Ze skarpetki ze spania ścianą? Co, spiła się? Kuźba mać. A taka duża mogła być. Trudno. Ryba też musi mieć szansę. I kończymy ten dzisiejszy pojedynek. 1-1 z rybami. 2-0 Paweł ze mną. Trudno. Do zobaczenia w listopadzie.